Cześć, kurłaczu. Cześć. Taki koczyn tylko wciska. Widzisz, że kubotę zamówiłam? Nie, tak nie. No liścia złamałeś. O kur... Nie masz wyczucia. Szkoda, że nie mam podpisanych, ale cała ja. A co nazywasz? Po imieniu czy jak? Mam inne sposoby. Sadzę w różnych doniczkach. Czarnych, brązowych, szarych. To znaczy, to są trzy odmiany? Różne odmiany. Ja tu mam odmian chyba z 6. Widać, że są koktajlowe, patrz, bo już są zielone. Chyba żółte będą. Ale fajny deszczyk. Piękny. To są główne sztuczne? Tak. Śmierdzą? Cholera, nie czujesz? To cały namiot. O kur. To zastarałaś się takie żółte? No właśnie, nie wiem. Aż ty wpadniesz. No, trudno życie. Patrz, jak żeś wytrąbolił tutaj. Słyszysz, patrz, patrz, z tej strony się trzymaj. Tak o tutaj, patrz, jak żeś tutaj wytrąbolił. Czekaj, zastam pompę jeszcze, no. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku będziemy patrzeć, jak deszcz pada. Pierwszy deszcz od pewnego czasu, nie wiem, od miesiąca. O, zobaczcie, jak to ładnie pada. Tak jak się chmury przewaliły. Myślałem, że będzie jakaś, nie wiem, grad czy coś, ale ładnie pada. Ładnie nam tutaj podlewa te nasze plantacje. Już się sam obawiałem, czy coś z tego będzie, ale myślę, że coś będzie. Przy okazji takiego deszczowego dnia sadzimy sobie rodzinnie pomidory, no. Gdzie babcia? Babcia pilnuje kota, bo kot się zestraszył, bo zaczął grzmieć, wiesz? Zaraz coś ci pokażę, patrz synek. I się ucz. Weźmiemy to. Tutaj zanurzyłem w brei i zaciągnę szlał, wiesz, i będzie samo wpływać. No, widzisz, widzisz? Patrz, które to stronę leci. W tą, no, cyk. Już zasane jest, no. I z dwóch basenów zejdzie. Dobra, podłącz sobie to tu. Ale fajny deszcz. Ja dzisiaj na dworze będę. Patrzcie, jaka ładna rozsada. Zobaczcie. O. O. Patrz, jaki krzak. To ten, co był na piasku. Tak, przynieśliśmy tutaj wszystkie te multiplaty, co były na piasku. Niech tutaj rosną. No fajnie to wszystko wygląda. No nie ma co ukrywać. To co tutaj jest, to idzie na nasadzanie, czyli na te pierwsze kawałki, tam gdzie wysadziliśmy, tam gdzie mamy najwięcej braków, bierzemy ten duże krzaki z zapasem ziemi, no. Pomalutku się powypuszcza, no piękny deszczyk, kurczę, naprawdę piękny. Dzisiaj podleje, no, tak nadawali, dobrze nadawali, taki deszczyk ładny. Jakby to jeszcze tego deszczu nie było, tak już koniec. U nas by było po uprawie pewno. Dwie takie, co tam? Ale to chyba trzeba obrywać, prawda? Chyba, no. A ty paletki może nuć, co? Dobrze. A może tam ten, sadzarkę wstawimy? Nie musimy przez... w tamtym tunelu? W tamtym tunelu będzie dwie przyczepy, mi się zdaje. No gdzieś po pomidorach, no co ty? Nie boisz się o myszy? Ja to może przestawię, wiesz. Aha, czyli na tymczasowo. Czymś... Tak, tak. Żeby jakieś... myszy nakarmić i zabrać, znaleźć dobrze. Znaleźć jakieś płytę, wiesz, i tego, no tutaj jeszcze... Trochę rozsady nam zostało, także myślałem, że będzie mało, że będę szukał, jednak wystarczy nam. To tak poczeka jeszcze przez ten dzień świąteczny, podrośnie, no i mi się daje, że do końca tygodnia zasadzimy już wszystko. Oczywiście po deszczu bym chciał, żebyśmy pokontrolowali to. Ja bym nawet bardziej chciał pokontrolować, jak tam nasadzać. Nastaw mi kamerę, będę widział, jak kopię dołki. Patrz, 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 co to jest. To jest po prostu gówno. Czy dwa lata temu? Dwa lata temu chyba. Glebogryzarkę żeśmy to zruszyli, ale glebogryzarka zruszy na jakieś, nie wiem, 15 cm. A ja tu takie głębsze dołki robię. Zruszam tę ziemię, żeby korzenie miały się gdzie zagłębić. Już się uspokaja. Myślałem, że troszkę popada jeszcze. No, mięciutko jest. Normalne pomidory, ja nic nie widzę dziwnego. Ja myślę, że one trochę już za długo stały, prawda? Tak kurde, nie było czasu. W przyszłym roku trzeba tu takie wgłębienia technologiczne porobić, żeby to wypompować tę wodę. Co ty? Mówię ci.
Bo ciężko się wypompowuje po prostu pod koniec. No widłami najlepiej się spuszcza, tak. Ale patrz, zobacz, a drugi? Drugi naturalnie, zobacz. Tak, tu jest natura. A tu z pompy. Pokaż, to jest bardziej zasuwa z pompy jak tu? No zdecydowanie, patrz. No taki szlał długi. A no troszkę daje tu. Także dzisiaj leciutka robota. Ale duszno tutaj, ja pierniczę. O to właśnie chodzi, posadzi się. Ja bym to takie szlafa rozciągnął do nawadniania, wiesz? Żeby nie podlewać. Nie podlewa się pomidory w powierzchu. Mówiło się, dobra, Bartek, idź podlej pomidory. O, on tak o, stanął i... Nie, Bartek zobaczył pająka. O, tak o, podlewał. Ja pomidory. Pomidory suche. Muszę to jakoś tak wycyrklować. Tutaj, o, tak o, dziś będzie. Cześć, jak to tutaj dziś? Jak ci się praca podoba? Super, bardzo ładny krzak mam. Tak, na rzekę, to ma deszczu. To menda. Skąd to wziąłeś? No z pola. No. Ja wziąłem to czereśnie. Jakie czereśnie? To z kaweczki. Słuchaj, nie ruszę tymi rękami. Patrz. Co ja mam? Ale... Pozwól. Ale meszka jest. Hmm? Na truskawki zjeść. A, i w beczkę brudnej wody. Czekaj, to podle, zejdź. Słodka? Jak poziomka. Poziomka jest druga. Ale patrz, cholera, jaka mszysa. Ten kurewski korek! Rzeczywka! On już prawie pikuje te pomidory! Zawsze było jakieś 60 krzaki. Nie chce ci się? Może ciało. Ale wy jesteście. To kiedy będziemy nasadzać? Jutro! Piątek? Jutro! Patrz, zerwiemy ze 3 skrzynek i pojedziemy nasadać. Weźmiemy gucia. Masz 3 skrzynki nawet. No tam to nie chcę brać, wiesz? A to będzie się wytrzymać? Nie będzie tam. To tam to zostało? Tam to zostanie na sobotę. Pompa ci się już wody nie łapie. Jeszcze łapie. No, ale już powietrze się wdaje. Dlatego trzeba zrobić takie ugłębienie technologiczne. Ale ja właśnie tak zastanawiam się, jak ludzie wypuszczają te wody. Mają ugłębienia. Mają? Tak. I pompami wypuszczają. Aha. No. My jesteśmy amatorami. Ledwo cośmy uratowali rozsadek. Kurde, posadzisz jeszcze kwiatki. No, wszystko się spóźnia. Dzieci nie spóźnia. Tytoniu nie ma, trzeba tytoniu ponasadzać. Kurde, 50 kwiatek posadziłem. Patrz, sąsiad już pojechał, słyszysz, 60, 30? 30, 30. Pozasypuj sobie, opatrzą, z duszą na ziemię. Ja tak sofim. Patrz, no, już po deszczu. Kurwa, gorąco. Dobra, nie wiem, to chyba trzeba wyłączyć już, co? Nie. No dawaj do kolejnego basenu. Co? Do drugiego daj. Mi się daje, że to ostatni dołek już, co? To to, wykopię, żeby tam... I dobrze, że zgasło. Wyłączyło się? Samo, no. Tyle tych pomidorów? Słuchaj, będziemy sprzedawać. Komu ty chcesz pomidory sprzedawać? No jak, przecież to jak ten mówił ten, jak on się nazywał ten z Europarlamentu. Od stołu do domu, czy coś tam takiego? Ja się mogę nadać na grabarza. No Jezu. Czemu ty tą korkę nie zakręcasz? Tak ci ten unijny korek przeszkadza? Przeszkadzają ci te korki? Ej, już nie będę już taki, że tylko narzekam na tę Unię. Ale w tych tanich butelkach naprawdę ale są fatalne. Ale szlak normalnie człowieka to... A już no, na korkach się to już nie będę się wyżywał. Ale no nie, są rewelacyjne. Mogliby tak jakieś takie zaciskane, coś nowego wymyśleć. Z gwiazdkami unijnymi, takie wiesz... Wiesz, tato, to się wszystko rozchodzi o ceny. Jeśli chcesz wodę za 80 groszy, no to musisz mieć spodziewny korek. Oj, tamten też nie lepszy w tych kolach, nie jest lepszy. Lepszy jest. O, może nie, taki lepszy, bardziej lepszy. Bardziej może taki twardy jest. W Muszyniance jest taki twardy ten no, ta zaweczka. Tyle. No fajnie się trzyma. Ty tylko psyk robiłeś. No ciekawe. Ty, ale czekaj, patrz, zaczęli korki. No może kapsle będą do butelki przymocowane. O. Ty, pamiętasz te butelki, piwo takie było z tym... A są cały czas. No i powiem ci, że to... Powiem ci jedno, żeby... Taka woda powinna być w szklanych butelkach. No. Wiesz jest o tym, woda, że... tylko wiesz, ile ona kosztuje? No właśnie, no, to właśnie. Powinno być jakoś tak... Na wymianę. Coś zrobione fajnego, wiesz, żeby to... Przecież mają wiele... być automaty na te butelki. No powinny być, ale widzisz, co najlepiej Unia robi? Podatek nakłada na to, prawda? No. Masz podatek od plastiku, nie lepiej było coś z tym zrobić, naprawdę siąść sobie w 10 osób. No widzisz, tak samo jak piwo. Nie każda butelka jest zwrotna. I to też jest źle. Ale ty wiesz, że to tam resztki plastiku są. To musi leżeć w chłodnym miejscu,
woda i nie na słonecznionym, bo wtedy plastik oddaje jakieś te, nie wiem, może ja się nie znam. Ty byś synaku, no byś postrał się prędzej. Ja się surowej wody nie mogę napić, bo sraki dostanę, kurde. Gdzie u nas się wodę kiedyś kupowało? Jakie wodę? Wodę z kranu. No i teraz wyszło mi na OSG, że mam kamyczka na lewej nerce? Tak? Jądrach. Gdzie masz te ogóracy? Tu są dwie kępy, no, które się przewracają, kasznutki powiązą, tylko nie wiem, do nieba. Tam jest jedna kępa. Tutaj ja się posadzę, bo mam dwie duniczki jeszcze. Aż pomidory wyrzucę, aż żółknie. To tu sezarkę zatrzymać? No. No wierzysz, wjedziesz spokojnie nią, nie? No trzeba uplewić ładnie. Może nawet tylko dwa pomidory posadzić. Się przepięta. Słyszysz? Ja się to dwa mam, żeby było posadzić. Nie, wiesz, sezarka dotąd jest. Patrz, widzisz? Ogórki? To mają być takie ładne ogórki do łokcia, nosicie jak drewno na jakieś na ręku. Ale to są takie... foliowe. Foliowe. Tak. Takie długie. Takie foliowe. 30 centymetrowe. Jak teraz kupujesz w sklepie. Sąsiad zawsze kupuje, tak mówi. Rano jedzie do sklepu i... Po południu też. Tyle kiłbam. Tyle pokazuje. Tak o. Pan widzisz? Tujki całe. Nie popaliłem ci. Słuchaj, to jeszcze... To jest mało czasu, żeby stwierdzić, czy są popalone, czy nie. No, ogórki, patrzcie, to nasz ogród teraz. No, troszkę mało deszczu. No, ja myślę, że jeszcze spadnie troszkę. To trzeba się cieszyć z tego, co jest. U nas naprawdę w tym roku jest tego deficyt, tego deszczu. Także a gdzie jest ten mierniczek nasz? No ja go rozwaliłem globogryzarką. No i... Także tutaj jest plantacja ogóreczków, też na swoje potrzeby, no. No też trzeba pilnować. Czujesz się samowystarczalny? Częściowo tak. Wiesz, częściowo tak. A czy bez ogórków byś przeżył? A kiedyś myśmy w ogóle nie kupowali ogórków i przeżyliśmy. Ja na przykład lubię świeże ogórki, jak dopiero się co zawiązują. To naprawdę robię sobie sałatkę. Nawet nie robię sobie sałatki. Kroję na cztery, sól i tyle. No patrz, widzisz to? Tutaj wczesne kartofle są, ziemniaki. Pierwsze dwa rządki na początku. Tak, tak, na początku, tam widać. Gdzie widać. Mhm. Te same ziemniaki, co żeście sadzili tam pod motykę, pod łopatkę, czy jak to nazwać. No, bardzo śliczne są. No, i zobacz, o. No słuchaj, no mamy troszeczkę. No, trochę no jest to no mało, no tak patrzę. Jak to twoje oko, ile litrów spadło? Litrów, no ja, połówka pewno spadła. Dzisiaj. Tu też jest mocniejszy, pamiętaj, że tutaj jest hydroponiki. No, to jest hydroponiki, to jest tego naszego... No to już trzeba obrabiać, no. No są braki, no nie ma co ukrywać, są braki. Kiedy ja ten transport też zrobię? Zaczyna się pilenie już. No, trzeba przejechać, obrobić i trzeba będzie i transportera się brać, no. Może jeszcze gdzie troszkę deszczu przyjdzie. Ma padać 3 dni. No. Kiedy tak? Cały piątek? Tydzień. Cały tydzień? Tak jest. Następny czy ten do końca obecny tego? No przydałoby się, jeszcze przydałoby się, tak dobrze woda, chociaż tak... No ale to już jest dużo, to już dużo jest. Tytoń lubi po prostu ciepło. No i troszkę wilgoci, no. No nie ma co ukrywać, widzisz. Niby z hydroponiki, zobacz, idzie nigdzie, no nie ma, no zgasł. Ten, fotowoltaika się umyła, widzisz, jaki ładnie. Tak było brudno, już miałem coś tutaj robić, jakimś szlaufem myć czy coś. Ciekawe, po ile sprzedajemy teraz? 27, 22? Ja pierdzielę, no. Nie wiem, tanio. Zrobili w ciula trochę ludzi, no i krótko. No. Powiedz mi, jak ta fotowoltaika ma się rozwijać, ty mi powiedz. Nie ma. No. Już jest wystarczająco fotowoltaiki, ale nie ma produkcji pokazanej jakby miesięcznej. Szkoda, na aplikacji, mam telefon, nie mam przy sobie. Przesada w sam raz rośnie, zobacz. Sypnąłem tu salety ramonowej, tak o, po liściach z liścia, no i spłukałem wodą. Zobacz, jak się zrobiła taka żywa. O, widziałem właśnie, że takie popaliłem, są zbiraki. No bo ja to już ze dwa razy ta saletą normalną tam co myślałem. Bo się żółty robił. Będę rozrywał. Tak, tak, on już nie miał z czego czerpać tych ten. Mhm. Już z tego piasku też się skończyło. A to co, hektar by wyszło, prawda, jeszcze? Jeszcze pewno by wyszło. Nie powiem, że udało się. I mieliśmy mniej, prawda? Tu mieliśmy troszkę, tutaj nam się pojawił gdzieś tu. W dwóch miejscach ten zgnilec taki, że tutaj tak gniły. O, widzicie? No taki zgorzał korzenie jest, tak, tak, tak. I nam mieliśmy dwa ogniska. Jeszcze przed samym zrywaniem, żeśmy to skontrolowali i wyrzuciliśmy wszystko. No i oczywiście podlałem prewikurem. Widzisz tu wszędzie basenny w przyszłym roku? Oczywiście. Tylko tak się zastanawiam nad ogrzewaniem tego tunelu, bo może nie ma co się spinać, bo wiesz, u nas jakie to te przymrozki są. Widzisz, 15. Tak, no strach właśnie... normalnie przyspieszać wegetację, żeby później wyjść na pole i to wszystko zmarzło. Też nie jest rewelacyjny. Także ostatnie podrygi pomidorów, tutaj już jest gówno, a czy no obornik. Dosypujemy takiej ziemi zwykłej, takiej czarnej, to coś, co kupowaliśmy tutaj na rozsadę. Kupiliśmy w tym roku więcej. Wiecie, nakupiliśmy i na palety, na multipalety. No, chcę cały czas eksperyment zrobić. A, no to jeszcze masz, z kizerytem masz pół mamy bąka. Nasiona, mamy wszystko, tak? Tak, mamy nawozy, jak chcesz, no możesz tu robić sobie jeszcze raz. Nie wiem, będziesz te folie ściągał, drugą zakładał? Ja ją odkażę tylko. Mhm.
kiełbasa, widać, że bez nawigacji. No troszkę, ale to nie, patrz, te są bardzo tak skrzywione, wiesz, a tu sznurek ich naprostuje. 54. No i zawsze tak jest, no. Co ty mówisz, ja to za gęsto dzisiaj dołki wykopałem. Uważam, że te dołki są lepsze. Lepsze są. Tak zawsze chciałem, bo mam takie beczkę z zaworem u dołu, postawić tam tę beczkę, położyć szlafy, bo mam takie stare szlaufy. Ponawiercać dziurki i żeby tam zaworem regulować. Ciekawe, czy by się udało. Można było jakieś odżywkę dać, jakiś nawóz do beczki rozmieszać i puścić tak kropelkowo pod pomidory. Podpalić korzenie, no. Nie chodzi o to, żeby podpalić korzenie. To samo to, że na przykład można to sobie dać ten, posypać troszeczkę nawozu, tej jaramili, bo to jest nawóz do wszystkiego. To jest najlepszy nawóz, jaki w ogóle się ukazał. A co tam ma? Fosfor, azot? Wszystko ma. Wszystko ma w odpowiednich składników. Nadaje się na tytoń, na truskawki, na warzywa, na wszystko. To jest najlepszy nawóz, jaki może być. Chociaż reklamuję to. Ile bez... za tą reklamę dostałeś? No, dostaliśmy do końca życia po tonie co roku. Ale samo to, że wystarczy domyśleć się, że jest najdroższym chyba nawozem. Wieloskładnikowym, bezchlorkowym. Ale się sceneria się zmieniła. Kiedyś to takie dziadostwo było. Jak? No, pasowałoby trawę pokosić. O, tartak mam przygotowany do roboty, a słuchajcie, mam robotę. Ja chyba sobie robota autonomicznego kupię. Bo nie ma kiedy kosić. A gdzież on tu da radę, chłopie? Pojedzie, piorun wiedzie, pojedzie... Husfarna ma fajnego robota. No, to mam przygotowane na ten drewno takie w międzyczasie, żeby, nie wiem, jak coś tam będę miał troszkę czasu, to będę se potnę. Tu też mam przygotowane troszkę takie... Oj, troszkę roboty jest, no, także... Także co, moi drodzy, czas się chyba już pożegnać, bo i tak ten film jest długi. My to kończymy pomidory. I co, będziemy jechać w pole, tak? Jedziemy czy nie? Nie, ja muszę coś posadzić. Dobra, już nigdzie nie jedziemy. Dzień sadzenia. No. Na jutro dzień odpoczynku, także dzień, co? Dzień do następnego. No ja idę się na pierdolę. Chcę posadzić warzywka. Słuchaj, a ja ci później. Ja ci później to zgrabnę, wiesz? Nie później, tylko już. Miałem sobie pieczątkę podbić i rozfajkowane. A jakby była koparka? Widzisz? Kup taką koparkę jak dla małych dzieci, idealnie. Ja taką tak kupię koparkę, żeby tu można było wjechać. Ja wiem, gdzie stoi. Zawsze chciałem mieć koparkę. 30 też zawsze chciałeś mieć. Co ty tam? I to marzenie spełnię. Na razie, cześć. Daj spokój.